Jednym z głównych wniosków, jaki płynie z ostatnich, z poprzednich 8 odcinków serii Ten Turniej, jest to, że kluczowy okres nadchodzi, że to są te ostatnie tygodnie przed samym turniejem i wtedy to, co się zdarzy właśnie w tym okresie, ma największy wpływ na występ drużyny na wielkim turnieju. Oto czy tak jest rzeczywiście? Między innymi właśnie o tym pogadamy dzisiaj z uczestnikiem Mistrzostw Świata w 2006 roku, Kamilem Kosowskim. Witam Cię, Kamil. Witam serdecznie. Ty masz właśnie takie podobne wrażenie właśnie, że to, co się dzieje tuż przed turniejem, jest dużo ważniejsze od tego, co się działo w eliminacjach i przez to całe półrocze? Że wtedy łatwo popełnić jakiś błąd? No bo jest najbliżej do turnieju i wydaje mi się, że tutaj, jeżeli chodzi o Euro 2016, tych błędów będzie bardzo mało. Nauczony no, po prostu z doświadczenia z błędów, które były popełniane w przyszłości. Moja reprezentacja, w której ja występowałem przed Mistrzostwami Świata w 2006 roku, prawdopodobnie największym błędem to były powołania na Mistrzostwo Świata. Było bardzo dużo niespodzianek i to takich bardzo przykrych dla moich kolegów, ale to się odbiło na drużynie. W jakim sensie się odbiło? Wy o tym rozmawialiście już później, jak spotkaliście się? No nie sądzę, żeby najlepsi piłkarze na poszczególnych pozycjach eliminacji, na przykład mówię tutaj o Tomku Frankowskim, żeby najlepszy strzelec eliminacji nie pojechał na turniej. No to w jakiś sposób zaburzyło absolutnie może nie hierarchię w zespole, ale taką dobrą atmosferę, bo na Tomka wszyscy mogliśmy liczyć, w tych kluczowych momentach zdobywał bramki. No i później tego, wydaje mi się, bardzo brakowało. Tego człowieka, który przy słabszej dyspozycji pierwszego wyjścia może wejść i pomóc drużynie. To też nie było dobre, bo od środka drużyna cały czas zadawała sobie pytania, bo to o tym się nie mówi, natomiast pewnie to we wszystkich gdzieś się działo i każdy sobie zadawał pytanie, dlaczego Franek, dlaczego Dudy, dlaczego Tomek Rząsa, na przykład Kłoniu. No tak, ale Paweł Janas siedział tu na twoim miejscu i on mi to wytłumaczył w ten sposób, że on bardziej nie chciał zaryzykować wzięcia takiego zawodnika i posadzenia go na ławce i że to by wtedy zmąciło atmosferę w drużynie, niż zostawienia takiego zawodnika w Polsce. No ja jestem generalnie przekonany do tego, że jeżeli coś dobrze funkcjonuje, jakaś maszyna dobrze pracuje, to po prostu się tego nie zmienia i pewnie dojdziemy do tego, ale jak sam dobrze pamiętasz, eliminacje w moim wykonaniu też były dobre, a później przed samym turniejem straciłem miejsce w składzie i też nie za bardzo wiedziałem dlaczego. Nie wiem, czy gdybyś nie zapytał trenera, czy to był jakiś tam błąd z jego strony, czy Janasa, czy Skorży, to oczywiście pod warunkiem, żeby byli do końca szczerzy, to powiedzieliby, że być może, tak, bo jednak te eliminacje dobrze wypadły w moim wykonaniu. Zresztą skrzydła to była najmocniejsza chyba wtedy nasza broń. Teraz troszeczkę inaczej się gra w piłkę. Inni piłkarze decydują o obliczu zespołu, natomiast wtedy eliminacje, ciężkie eliminacje, przeszliśmy w dobrym stylu, dawaliśmy dużo, dużo radości kibicom i sobie. No i jak przyszło co do czego, to jednak to zostało w jakiś sposób zaniedbane. No właśnie, ty z 10 meczów eliminacji zagrałeś w 8, w 7 w pierwszym składzie, 2 bramki, sporo asyst. No a przyszedł turniej i tylko 12 minut w pierwszym meczu z Ekwadorem. I ja się właśnie nad tym zastanawiam, czy wtedy jest takie poczucie, hello panowie, ja to wszystko wywalczyłem, dlaczego nie gram teraz, dlaczego nie mogę jakby spić tej śmietanki, o którą musiałem się postarać wcześniej. Jest to takie wewnętrzne poczucie na turnieju? No musielibyśmy się cofnąć tutaj do kwestii powołań, bo pamiętam, jak dziś byłem w swoim rodzinnym domu w Ostrowcu Świętokrzyskim i wszyscy pytali, czy na pewno pojedziesz. I ja nie miałem absolutnie żadnych wątpliwości, choć głosy były, że Kosowski nie gra w klubie. Byłem przekonany, że pojadę, choć 4 lata wcześniej też ktoś mi wręczył koszulkę i powiedział, że jadę do Korei i Japonii, a okazało się, że nie pojechałem, więc trzeba było być czujnym do końca. No tak, tutaj ciężko mi było zaskoczyć tej kwestii, ale czułem się częścią drużyny i czułem zaufanie trenera, także tutaj z mojej strony, jeżeli ja bym miał to obstawić, to dałbym sobie rękę uczuć, że pojadę. Ale zaskoczeniem było to dla mnie, że właśnie wymienieni wcześniej przez nas zawodnicy nie pojechali, bo przez całe eliminacje
no bardzo pomagali. Jak nie pomagali na boisku, to pomagali w szatni, to pomagali w hotelu, także tutaj grupa generalnie zawiązała się, oprócz tego, że super piłkarzy, to jest i super kolegów. I też na tym kadra Janasa no, bazowała. Czyli nie polecasz czegoś takiego jak, a zróbmy wstrząs, zróbmy się, jakiś zamęt lekki. Że nie będzie, że tego nie będzie, że trzon reprezentacji jest ustalony i tutaj Adam Nawałka, no nie wydaje mi się, żeby kogokolwiek słuchał w kwestii powołań. Tutaj eliminacje zagrane w bardzo, bardzo dobrym stylu. Trzon reprezentacji jest praktycznie nie do ruszenia. To są piłkarze, którzy, jeżeli nie są światowego formatu, to na pewno europejskiego, grają w swoich klubach, w mocnych klubach i nie sądzę, żeby w jakikolwiek sposób tutaj trener próbował na siłę udowodnić coś sobie czy komuś, że jest inaczej, że on odkryje tutaj coś innego, aniżeli wszyscy się spodziewają, bo tak nie zrobi. Po prostu będzie egzekwował od piłkarzy to, co egzekwował od samego początku, to przyniosło pożądany efekt i teraz Polska, no jakby nie patrzeć, jest faworytem swojej grupy. Paweł Janas uderzył się jednak w pierś z jedną rzeczą, z kwestią przygotowania fizycznego. On mi tutaj powiedział, że niepotrzebnie wtedy w kilkanaście dni chcieli zbudować wszystko. Siłę, wytrzymałość, dynamikę, taktykę, wszystko na raz, wobec czego wy byliście troszkę przemęczeni tymi zgrupowaniami. Tak rzeczywiście czułeś wtedy w tych meczach tuż przed i już na samym turnieju? Znaczy ja lubiłem ciężko popracować. Mnie trening osobiście no nie przeszkadza. Mhm. I tutaj no musiałbyś zapytać trenera przygotowania fizycznego, który by ci pewnie powiedział, że absolutnie żadnego błędu nie było. Bo nie znam trenera od przygotowania fizycznego, który jeszcze przed wielkim turniejem, przed Mistrzostwami Świata powiedziałby, że popełnił błąd. Bo wszystko było rozpisane, bo wszystko było tak jak trzeba. Mieliśmy świetne warunki, świetną odnowę. Praktycznie wszystko na poziomie no, światowym. Tutaj nie wiem, czy mogło być lepiej, ale jeszcze raz wrócę no, do tych takich, no, bo to jakieś później niedomówienia są. Jeden dostaje koszulkę wiesz, na Gierce, który tak naprawdę nie było go w składzie, w eliminacjach nie grał. Teraz ma wyjść w pierwszym składzie w sprawdzianie generalnym do reprezentacji. No to ten, który usiadł na ławce, w tym przypadku ja, no się zastanawia, co się dzieje. Mhm. I nie było o tym rozmowy z selekcjonerem? Pytałem o to Macieja Skorzy po latach, ale no nie chciał mi tego powiedzieć. Uśmiechnął się, mówił, że Kamil, zostawmy ten temat. A pamiętam, jaka była rozmowa, zostaliśmy właśnie w grupie kilkuosobowej, chyba Artur chyba Boruc, Michał Żewłaków, no generalnie powiedzmy ci kluczowi zawodnicy i dyskutowaliśmy o taktyce, jaką taktykę przyjąć na mecz z Ekwadorem. Między sobą czy z trenerem? Nie, z trenerem, który tak naprawdę ograliśmy w bardzo dobrym stylu w Barcelonie, tak. Co prawda w słabych warunkach, ale nie było wątpliwości, kto jest lepszy. I teraz tylko było pytanie, jak z nimi i ile wygramy. No tego się wszyscy spodziewali. Nie sądzę, żeby którykolwiek kibic zastanawiał się nad tym, czy Ekwador nas zbije. No i w sumie sam do tego dołożyłem rękę, bo też byłem za tym, żeby przejść na grę pięcioma pomocnikami, jednym napastnikiem. Uporządkujmy tutaj dla młodszych widzów, że przez całe eliminacje kadra Janasa grała 4-4-2, cały czas ten sam system, a później na ostatni mecz z Chorwacją 4-5-1, dwóch defensywnych pomocników. Dokładnie. I jeden napastnik, czyli no, miałeś też wpływ na to. No, dołożyłem do tego jakąś małą cegiełkę, ale taki strzał w stopę. Absolutnie w tej taktyce no, ja siebie widziałem z lewej albo z prawej strony, no, bo tak graliśmy i to była nasza no najsilniejsza broń, czy w eliminacjach, czy w meczach towarzyskich, no było kilka naprawdę ciekawych spotkań w moim i w naszej drużyny wykonaniu. Także tutaj no nie dopuszczałem takiej myśli, że coś się może zepsuć, a tu ten obóz nasz Barsinghausen no tak wyglądał, że trener miał 11 czy 13 piłkarzy, którzy rzeczywiście przygotowywali się do tego pierwszego meczu, natomiast reszta brzydko mówiąc, trenowała z trenerem Kazimierskim dośrodkowania, strzały, ewentualnie coś tam biegała. Od razu było wiadomo, kto gra, kto nie gra. No tak, dzisiaj no, to się popularnie mówi, że fusy, no a niestety tak się nie da. No, reprezentacja tutaj, no, cała ekipa musi czuć się wyróżniona. No, wtedy
Osobiście mi wtedy tego zabrakło, bo tak prawdę mówiąc później ci, że tak powiem, pominięci. A ty byłeś wśród nich? No ja byłem wśród nich. No, siłą rzeczy jakoś tam próbowali się konsolidować, próbowali sobie jakoś to tłumaczyć i to nie zawsze w profesjonalny sposób się to odbywa. No, nie sądzę, że dzisiaj, żeby dzisiaj było jakoś inaczej. Jeżeli ktoś czuje się niedowartościowany, no to w jakimś tam ułamku procenta przekłada to w treningu, przekłada to na zespół, przekłada to na relacje międzykoleżeńskie i no jeżeli jest takich 10, no to wychodzi na to, że później te 15% może gdzieś brakować, a wydaje mi się, że tutaj Nawałka no, nie pozwoli sobie na to, żeby ktokolwiek z grupy czuł się, że tak powiem, słabszy albo mniej ważny dla całego zespołu. Wtedy po tych waszych mistrzostwach powstał taki raport Macieja Skorży i Pawła Janasa w znacznej części dość kuriozalny. Jest tam sporo ciekawych sformułowań, ale jeżeli chodzi o ten pierwszy kluczowy mecz z Ekwadorem, oni zwrócili uwagę, że to spotkanie przytłoczyło zawodników, że był zbyt wielki poziom motywacji w drużynie i to był główny powód. Prawda, nieprawda? Przytłoczyło? No ja nie wiem, czy przytłoczyło, bo ja byłem obok tej drużyny tak naprawdę. No nie ma co tutaj się czarować. Wielu chłopaków z Wisły było na tych mistrzostwach i my się zawsze trzymaliśmy razem, ale tak naprawdę no każdy ten mecz rozgrywa w swojej głowie i tak jak powiedziałem, no przeciwnik, z którym już graliśmy i pytanie pozostawało tylko, no ile z nimi wygramy. No a jednak życie okazało się brutalne, system się nie sprawdził, poszczególni piłkarze nie zagrali na swoim poziomie i tutaj też nie sądzę, że przygotowanie, bardziej przygotowanie mentalne mi się wydaje. Tutaj też były. Nie mieliśmy takiego coachingu. Nie było z kim pogadać, nie, taki, nie było faceta, który mógłby uczulić na coś, co się może stać na boisku, że czasami może nie iść. No ale to takie pokolenie, które tak naprawdę my byliśmy pokoleniem, które w każdej sytuacji musiało poradzić sobie samemu. Od dzieciństwa, poprzez szkołę, poprzez granie klubowe, później wyjazd za granicę i reprezentację. No nie było takich charakterów, które godziłyby się na takie coś, jak praca właśnie z trenerem mentalnym. Wręcz byście tego nie zaakceptowali wtedy, to było dziwne. A jednak to są rzeczy, które później w tych decydujących momentach w meczu jednak mają znaczenie. No, trzymanie nerwów na wodzy, czy upust jakiejś agresji, no to są. Teraz to są normalne rzeczy. Wtedy tego nie było. Wydaje mi się, że właśnie w tym meczu zabrakło trochę zimnej głowy, zimnej kalkulacji. Za szybko wszystko chcieliśmy zrobić, no bo łatwo przyszło w meczu towarzyskim, to spodziewaliśmy się tutaj szybko strzelonej bramki. No i to wszystko po dodaniu tego, o czym mówiłem wcześniej, po tych powołaniach, później po. No ja nie sądzę, żeby celem trenera było poróżnienie drużyny, natomiast no tak to wyglądało. No 15 tutaj trenuje, 15 trenuje na drugim boisku, jakieś są treningi dodatkowe, wyrównawcze, no bo nie graliśmy meczów. Także no to nie było absolutnie tutaj profesjonalne i przerost motywacji. Ciekawa teoria. Czy jest coś, chociażby jeden aspekt, w którym jest ta obecna reprezentacja słabsza, gorsza od tej waszej wtedy? Ma jakąś taką jedną słabość, czy nie? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jest lepsza, że ma lepszych piłkarzy, że ci piłkarze tworzą naprawdę zgrany kolektyw. I podoba mi się to, że wokół reprezentacji jest stworzona taka świetna otoczka, że media nie są. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale trzymane są po prostu na dystans, z lekkim dystansem, że to, co ma być pokazane, jest pokazane, to, co ma zostać w środku reprezentacji, to nigdy nie wychodzi na zewnątrz. To mi się podoba. Podoba mi się to, jak pokazywana jest reprezentacja telewizji, jak wykorzystywani wizerunkowo są piłkarze. No to jest wszystko na takim poziomie, jakiego ja bym sobie generalnie życzył, bo też grałem w piłkę, grałem w tej reprezentacji
ponad 50 razy zagrałem i ja nie odczuwałem nigdy takiego... Bycia, wyróżnienia, coś takiego? Takiego szacunku, no aha. Takiego... No widzę dzisiaj, jak się zachowują dziennikarze przy prezesie Bońku, przy trenerze na Wałce, że to jest jednak dla nich jakiś zaszczyt, że koło takich ludzi i z takimi ludźmi mogą pracować. Ja tego nie odczuwałem w reprezentacji i chyba nikt tego nie odczuwał. Wszyscy raczej nie byliśmy zmuszeni, ale tak traktowani o 14 zejść na wywiad, bo przyjechałem i... Aha. I wypada powiedzieć dwa słowa. No i wypadało powiedzieć dwa słowa i się szło. No teraz wydaje mi się, że tak nie jest. Jesteś spokojny. Jeszcze go wyciągać wnioski? Tak, jestem bardzo, bardzo spokojny o reprezentację. Jeżeli chodzi o przygotowanie mentalne, tutaj trener absolutnie stanie na wysokości zadania, ale to też zrobią chłopaki. No, zrobi to Lewandowski, zrobi to Krychowiak, zrobi to Szczęsny. No to są ludzie, którzy... Ich to nie przytłoczy. Nie pozwolą tak, sobie, prawda? Nie pozwolą innym zejść na głowę. Poniżej pewnego poziomu, bo to się tak naprawdę odbije na nich, na ich wizerunku, na ich jakości gry. Kamil Kostowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo, Kamil. Dzięki.